Put your head on my shoulder. Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Tyler i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was drugiego już vloga na tym kanale. No hej, tu Arabella, która montuje ten film i generalnie stwierdziłam, znaczy w trakcie nagrywania filmu zmieniła mi się koncepcja tego filmu, bo jednak to nie będzie vlog, a jest to taka seria, w której sprzątamy moją stajnię i w tym odcinku posprzątamy sobie tą część, tą zakładkę, gdzie mamy sprzęt, w następnym odcinku posprzątamy, gdzie są ubrania, a w kolejnym tam, gdzie są zwierzaki i te przedmioty, ale o tym powiem na końcu, no i generalnie tutaj postaram się to przyciąć, żeby to było w miarę tak okej, okay. Aczkolwiek chciałabym, żebyście mieli na początku tam generalnie w głowie to, że to miało być na początku vlog, ale no jednak potem stwierdziłam, że to będzie seria, więc tam trochę na początku będzie gadania i nie wiedziałam w ogóle, że posprzątam tylko tą zakładkę ze sprzętami, więc miejcie to na uwadze. Ale też chciałabym wam się z wami podzielić takimi moimi różnymi tipami na to, jak mieć porządek w szafie. Słuchajcie, ja bardzo dawno nie sprzątałam swojej szafy, a to z uwagi na brak czasu, myślę, po prostu. I też troszkę brak chęci. Ale no myślę, że warto by było posprzątać troszeczkę. Ja wam powiem, jakie mam sposoby na to, żeby mieć porządek w szafie, w stajni ogólnie. No i co? Może najpierw zajmiemy się ogólnie stajnią, czyli rozbierzemy ze sprzętu wszystkie konie. No ja generalnie będę robiła później nowy outfit, ze względu na to, że będę za chwilkę też nagrywała outfitowe wyzwania od was. To będzie drugi odcinek z tej serii. No i co? Słuchajcie. Zaraz sobie, o, ten jest jeszcze ubrany, więc też sobie tutaj z niego zdejmę sprzęt. Dobra, aha, i jeszcze, bo zapomniałam o tym, tutaj macie moich najnowszych subskrybentów, jeżeli wy się chcecie tam też znaleźć, a nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo serdecznie was do tego zapraszam, może w następnym odcinku wam się uda znaleźć się na tej liście. No i z tego co patrzę, tutaj nie ma kolejnych żadnych już ubranych koni, jeżeli jeszcze sobie spojrzę tutaj, nie ma. Dobra, no to co? Ja sobie kliknę tutaj, żeby mi ustawiło te konie. I pochowam sobie od razu, znaczy najpierw sobie myślę, posprzątam w inwentarzu, żeby mieć w ogóle tutaj miejsce na to wszystko. Zacznę sobie od zwierzaczków. Zwierzaki na razie sobie wrzucę tak tylko, bo i tak będę to jeszcze sprzątać tutaj, więc myślę, że na razie mogę sobie tak po prostu na luzie wszystko sobie na razie powrzucam. Dobra. Generalnie myślę, że te wszystkie takie procesy, kiedy nie będę nic mówiła, będę wam po prostu przyspieszała, więc ja sobie teraz po prostu to wszystko powrzucam tutaj do tej szafy i za chwilkę wracam do was. Okej, okay, ja już tutaj ze wszystko pochowałam, jak widzicie w inwentarzu też mam posprzątane. No i zabierzemy się teraz za sprzątanie siodeł. I słuchajcie, ja stwierdziłam kiedyś tak sobie, pomyślałam, że fajnie by było te siodła jakby sobie w takiej zrobić kolejności, że będą normalne siodła i będą westernowe. Ale teraz tak sobie myślę, że możemy to zrobić bardziej pod outfity. W sensie nie będę układała outfitów, ale możemy to zrobić tak, że będą siodła westernowe, siodła takie starsze, siodła nowe i siodła ujeżdżeniowe, ale też one będą jakby tak ułożone, że najpierw będą takie kolorowe, znaczy nie wiem jak to jeszcze zrobię, ale też chcę sobie oddzielić te takie kolorowe, takie abstrakcyjne od tych takich basicowych, bo to też chcę, żeby mieć gdzieś tak na wierzchu, więc no muszę teraz sobie to poprzerzucać tutaj. Mam nadzieję, że w miarę mi się to jakoś zmieści wszystko. No, poprzerzucam sobie jak najwięcej, a potem będę to sprzątać. Znaczy, wiecie co, teoretycznie mogłabym już zacząć tutaj sprzątać, ale chcę sobie zrobić trochę porządku najpierw, chyba że je sobie wszystkie poprzerzucam na tą stronę. Bo nie chcę, żeby potem mi się zrobił jakiś syf czy coś. Dobra, ale to jest siodło starsze, więc dobra, damy je sobie tutaj najpierw na początek.
To jest też siodło starsze dla tych starszych koni. Ja w ogóle nie używam tych starszych siodeł, one są bardziej pod outfity jakieś, jak robię. No i też dla pamiątki, nie? Bo nie chcę za bardzo wyrzucać z tych starych siodeł. Z uwagi na to, że jednak wiecie, no to raczej średnio się większość z nich jeszcze kupi, bo one też będą pewnie znikały za jakiś czas, znając CSO. No i też wiecie, o co chodzi, jakby nie chcę ich potem potracić. Dobra, i jak widzicie, one są takie... One mają taki sam kształt bardzo podobny do siebie. Znaczy, to zdanie było bez sensu. Ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi, że widzicie, to siodło tutaj jest bardziej takie rozbudowane, a to jest od razu takie w taką odwróconą literkę P. I tak sobie ułożę te siodła najpierw. Nie będę ich tutaj rozdzielała jakoś za bardzo na kolory, bo nie zależy mi na tym w tym przypadku. I teraz zrobimy sobie jedną rubrykę przerwy, żeby tak to było też ładnie oddzielone i będziemy kładli te stare siodła, które są właśnie takie bardziej rozbudowane tutaj. Tylko muszę sobie wziąć jakiegoś starego konia, żeby zobaczyć, czy na niego pasują te siodła niektóre. Wezmę sobie najlepiej Jorvika gorącokrwistego. O. Ej, widzicie, co się tutaj mi stało? Jakby nie wiem, o co chodzi. Że dwa konie w jednym boksie mi się zrobiły, ale... Okej, dobra, nieważne. Dobra, i wracamy sobie do siodeł. To siodło pasuje, aczkolwiek jest jednym z tych nowszych. Tak, 10 urodziny SSO. No dobra, to zrobimy sobie po prostu rubrykę dla tych siodeł, które pasują do wszystkich koni, że tak powiem. I czy będę je sobie rozdzielać, to sobie zobaczymy za chwilkę. I teraz właśnie co się stało, o czym mówiłam, muszę trochę siodeł tych... Poprzekładam teraz te siodła takie lepsze. I tak w sumie jak teraz patrzę, to nie wiem, poczekajcie, to siodło czy założę? Założę. O, ale na przykład tego nie założę. No dobra, to zaraz... To wiecie co, bo nie chcę za bardzo też, żeby ten odcinek był jakiś bardzo długi, więc ja wam to przyspieszę, jak to wszystko ogarniam i za chwilkę do was wrócę. All my cups would fill. Twice, all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. The universe must have defined it. Ladies first, baby, I am sis. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Okej, pierwsza strona siodeł jest zrobiona. Generalnie stwierdziłam, że tutaj jest co prawda tak na maksa już i być może tutaj by coś jeszcze mogło wejść, ale słuchajcie, ja raczej nie będę już dokupować, szukać żadnych takich siodeł tego typu, bo... Wait, chwila, czy on ma... Nie, coś się po prostu zlagowało. O, dobra. Stwierdziłam, że po prostu zrobimy sobie tak jak jest, bo... Słuchajcie... Raczej nie będę już kupować takich siodeł, bo no nie wyglądają one zbyt estetycznie, są bardziej w kwestiach sentymentalnych, więc je sobie zostawiam. Tutaj mamy siodła, które są takie bardziej kolorowe, abstrakcyjne. Czy może na przykład to nie jest jakieś abstrakcyjne. I w sumie pasowałoby tutaj, bo jest brązowo ten. No ale tutaj na przykład mamy takie osiodło. Takie, no takie wiecie, różne kolorowe, a tutaj mamy takie brązy, biele, czernie i ogólnie takie basicowe. No i teraz przejdziemy sobie do drugiej strony i tutaj mam ogłowia, ale tutaj muszę wrzucić drugą część siodeł i ja jeszcze naprawdę nie wiem, jak to zrobię. Chyba będę musiała po prostu przerzucić na którąś stronę z ostatnich, tutaj, żeby sobie nie psuć, te siodła. Ja je sobie przerzucę.
I będę musiała też przerzucić o głowie jakoś, ale nie wiem jeszcze jak to zrobię. W ogóle zobaczę ile mi z tego zejdzie i po prostu sobie przygotuję to miejsce na te ogłowia. No bo teraz troszkę nam się problem zrobił, bo widzieliście ile tam tych ogłowi było. Tutaj te siodła te sobie też chyba posegreguję na kolorowe i basicowe. Bo tak będzie mi potem wygodniej wybierać i szukać do outfitów, będzie mi to o wiele szybciej szło. A teraz, kiedy mam taki, no, bałagan, powiedzmy, bo to jest bałagan w tej szafie, no to naprawdę jest mi ciężko cokolwiek znaleźć. Znaczy, znajduję, tak, znajduję, ale no, wiecie, nie zawsze wszystko po pierwsze zauważę, a po drugie, no, wiadomo. Wow, tylko te ujeszczenia, bo mam tylko dwa, nawet nie wiedziałam. No dobra, to teraz muszę sobie te wszystkie ogłowia przełożyć tutaj. I generalnie tych ogłowi też jest, widzę, bardzo dużo rodzajów, więc to też będzie robota. Ogólnie widzę, że to będzie dużo naprawdę roboty, więc ja nie chcę za dużo gadać, się rozgadywać, bo no, to może być naprawdę długi odcinek. Chyba, że go sobie podzielimy, że dzisiaj zrobimy sobie jedną część i ja to rozdzielę na dwa odcinki. Bo też nie wiem, czy mi się dzisiaj chce sprzątać całą szafę, ale chciałam później nagrywać outfitowe wyzwania od was, a wolę mieć posprzątane na ten czas w szafie, chociaż nie wiem, przez poprzednie jakieś outfitowe odcinki nie miałam posprzątane, ale no dobra. Może po prostu wtedy by poszedł ten odcinek szybciej. No, zobaczymy. Ja na razie tutaj sobie posprzątam te ogłowia i za chwilkę do was wracam. Break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess. Okej, okay, musiałam generalnie podsumowując bardzo dużo rzeczy poprzekładać, bo aż dwie strony czapraków, owiki też musiałam przełożyć. Nie wiem, czy wam to przyspieszyłam, czy po prostu to wiedziałam, ale no słuchajcie, dużo roboty i już naprawdę ręka mi odpada. I podsumowując jeszcze raz, tak wyszły ogłowia, te dwie strony już oficjalnie. I jak to robiłam, już mówię. Tutaj mamy takie zwykłe ogłowia, takie o, proszę bardzo, które są, jakby wiecie, tak z nachrapnikiem w ogóle, i one są kolorowe. Tutaj mamy też również zwykłe ogłowia, ale one są bardziej w takich brązach, takie generalnie basiki, które się przydają, no generalnie jak się wybiera outfity. Tutaj mamy ogłowia z serii Inne, które są tymi nowymi w SSO i ja ich nie mam za dużo, więc po prostu wrzuciłam tak wszystkie tutaj do jednej kolumny. Dalej mamy tutaj bosale, kantary, te takie sznurkowe,
Później tutaj mamy te ogłowia westernowe. Ja je wszystkie jednak wrzuciłam do jednej kolumny z uwagi na to, że nie ma ich zbyt dużo i stwierdziłam, że nie ma co ich segregować za bardzo. Tutaj mamy leszczynowe ogłowie Silversong. Ja tylko jedno mam takie ogłowie i to akurat na tym koniu nie widać, ale no wrzuciłam sobie, może w przyszłości będę miała ich więcej. Tutaj mamy te takie kantary pokazowe dla Arabów, a tutaj mamy kantary takie zwykłe. I kolejne, czym się będę zajmowała, to są czapraki i te czapraki ja sobie już tutaj je uszykowałam, tylko muszę je teraz przełożyć, ale też muszę wyjąć te torby, muszę przełożyć te torby, podkowy, to muszę też przełożyć, tutaj też medale muszę przełożyć, więc naprawdę jest dużo roboty i wydaje mi się, że w tym odcinku zajmiemy się tylko wyłącznie tą szafą dla konia, w następnych odcinkach zrobimy ubrania i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No i nie wiem, czy to będzie w ogóle vlog, czy zrobimy sobie po prostu to jako sprzątanie stajni. Taka seria, kiedy sprzątamy stajnie. To może wyjść fajnie. Tak, to może wyjść fajnie. Także kochani, lecimy dalej. Ja muszę sobie w ogóle zrobić przerwę, ale w tym filmie nie będzie przerwy, będzie to po prostu wycięte. Kochani, słuchajcie, ja stwierdziłam, że nie będę do was już za dużo mówić, tylko po prostu tutaj ogarnę sobie to wszystko. I słuchajcie, cała zakładka sprzęt jest już, jak widzicie, zrobiona. Tutaj mamy, znaczy ja wam teraz generalnie o tym opowiem. I tutaj mamy siodło, ja tak jak już wcześniej mówiłam, tutaj mamy takie siodła, te takie, że tak powiem, gorsze, te pierwsze. Tutaj mamy te takie ładniejsze, kolorowe, tutaj te ładniejsze, takie basicowe. Następnie tutaj mamy siodła westernowe, kolorowe, siodła westernowe, basicowe i siodła ujeżdżeniowe. Ja mam tylko dwa, więc stwierdziłam, że nie ma co ich rozdzielać. Tutaj mamy ogłowia i tutaj są ogłowia kolorowe. Tak, tutaj są ogłowia kolorowe, tutaj mamy te takie basicowe, natomiast tutaj mamy te takie teraz aktualne nowe ogłowia, których takie wiecie są tam z nachrapnikiem, takie no na tym koniu ich nie pokażę, ale na przykład też takie, o tutaj wiecie, takie średniowieczne z tym rogiem jednorożca i w ogóle, no to nie mam ich za dużo, więc po prostu stwierdziłam, że wrzucę je sobie tutaj do jednej kolumny. Następnie mamy te. Bosale, tutaj są kantary sznurkowe, tutaj są te ogłowia takie bez nachrapnika, te westernowe, tutaj jest taki leszczynowy ogłowie Silversong, to jest generalnie kolejne jakieś tam nowe z westernowych, ale no generalnie na tym koniu też nie pokażę. Tutaj są te kantary pokazowe dla Arabków, a tutaj mamy kantary. Kolejna zakładka to są czapraki.
I tutaj mamy te takie czapraki. Właśnie tutaj wybierałam bardziej po kształcie, aniżeli po kolorze. Tutaj mamy akurat podział na kształty. I słuchajcie, stwierdziłam, że jeżeli mam jakiś duplikat, to będę go sprzedawać. I teraz wam pokażę magię. Miałam generalnie te czapraki dwa, te niebieskie. Tutaj one są. Jeden kupiłam kiedyś, chyba w sklepie, nie, wtedy nie było sklepu globalnego, ale chyba kupiłam w Jorvik City Plaza, a drugi kiedyś było tak, kiedyś były dodane takie konie na targu Ferdynanda, jak jeszcze ten targ Ferdynanda był wędrujący, znaczy chyba to tak było, ale nie pamiętam dokładnie z czym to było związane, było tak, że można było kupić konia wraz ze sprzętem. No i słuchajcie, dlatego mam te dwa czapraki i teraz patrzcie co zauważyłam. Jeden mogę sprzedać za 430 szylingów Jorvik, a drugi za 10. I jakby one mają to samo, to są te same, ale jak widzicie ich cena się różni i w ogóle też poziom postaci, ale to jest to samo, chyba. No to jest to samo. Czyż wiecie, szybkość plus 3, zwinność plus 2, szybkość plus 3, to jest to samo. Dlatego sprzedam sobie ten droższy i zarobimy trochę. Jeżeli macie właśnie też dwa takie czapraki, to sprawdźcie to, może akurat też wam tak wyjdzie. Tak, no i tutaj mamy właśnie takie czapraki w takim kształcie, tutaj mamy te takie bardziej kwadratowe. To są generalnie bardziej pod siodła westernowe. Kolejne, tutaj mam taki podział, to jest te takie większe, co podzieliłam, wiecie, tutaj takie kolorowe we wzorki. Tutaj mamy te z tym znaczkiem konia, tutaj są takie totalnie takie w jednym kolorze. Ale właśnie takie w taką kratkę, tutaj te takie, no po prostu z wzorem, po prostu tak jakby, takimi jakby mi, jakby kolekcjami je podzieliłam, no nie wiem, ale na przykład czapraki, które po prostu wyglądają podobnie, takie zrobiłam, mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi, tutaj są te czapraki ujeszczeniowe, a tutaj sobie jeszcze wrzuciłam torby, bo stwierdziłam, że skoro jeszcze zostało tyle miejsca, to wrzucę te torby, no generalnie wiecie co, tutaj stwierdziłam, że rozlokujemy się szeroko, no bo po coś jest te 17 zakładek, więc no. I żeby mieć tak porządek. I słuchajcie, tutaj jeszcze zobaczyłam, że mam dwa duplikaty. Ten kosztuje 400 i ten kosztuje 400. Nie wiem dlaczego mam dwa. No akurat tej historii nie kojarzę. Ale w kolejnej zakładce, już ósmej, mamy owijki. I tutaj mam owijki podzielone właśnie w taki sposób, że są takie, no, nie wiem jak to wytłumaczyć, nie, ale po prostu takie gładkie i takie jakby z jednej kolekcji. Tutaj mamy w takie paski, tutaj są generalnie we wzorki. Tutaj są takie, które jakby po prostu mają paski z przodu, znaczy paski z początku i na końcu. Mam nadzieję, że wiadomo o co chodzi. Tutaj są te takie... tutaj to jest taki pierwszy zarys tych ochraniaczy, które mamy teraz. Zaraz wam pokażę o które chodzi. Ale to był taki pierwszy zarys, to były takie teoretycznie ochraniacze, ale to w sumie były jednak owijki. Patrzymy dalej, dziewiąta strona i tutaj mamy owijki, te takie też już jakby z jednej kolekcji, a tutaj mamy już te ochraniacze, takie typowe i to właśnie do nich były chyba wzorowane te tamte, które wam pokazywałam chwilę temu. I tutaj sobie jeszcze wrzuciłam podkowy, bo tylko mam trzy i stwierdziłam, że w sumie warto je wrzucić tutaj, bo czemu nie. Tutaj mamy ozdóbki i jest podzielone w taki sposób, że tutaj mamy takie na głowę, tutaj są te takie, o, czapeczki. Tutaj mamy takie kwiatki różne, tu jest też dynia, pająk. Tu mam niedopary, takie te kokardki na ogłowie, też na ogon. A tutaj mam wszystkie, które są do pary, tu mam podzielone właśnie na te takie tego rodzaju i tutaj te typowo kokardy, bo tutaj mamy takie flo, a tu już są typowo kokardy. W 11 zakładce mam medale i ja generalnie ostatnio zaczęłam sprzedawać medale, takie jak wiecie, tak na przykład jak brakuje mi szylingów Jorvik, to stwierdziłam, że warto posprzedawać niektóre medale, no bo ja rozumiem kolekcję, ale w sumie no po co mi na przykład 13 srebrnych rozet z Morland? Sorry, ale no nie potrzebuję tego. Nie jestem jakąś wielką kolekcjonerką. Ja po prostu nigdy jakoś tak chciałam zawsze to tak mieć, po prostu, żeby było, ale nigdy tego jakoś tak nie myślałam, żeby to sprzedać. A teraz tak sobie stwierdziłam, że w sumie to jest dobry pomysł, bo tak naprawdę to, nie wiem, jakoś tak mi nie zależy na tym i po prostu będę to sprzedawać, kiedy będę potrzebowała. No. I tu mam generalnie takie no już podzielone z wszystkich mistrzostw.
a tu mam resztę, takie wiecie, jak na przykład się dostaje za jakieś zadania czy coś, to tu mam jakby już wrzucone wszystko razem, już nie mam podzielone. I tu już od 12 karty nic nie ma, tu mam jeszcze zapas. No, więc co, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu, mam nadzieję, że on wam się spodobał. No, co? Posprzątaliśmy szafę z zakładki sprzęt. Dalej będziemy sprzątać ubrania, a potem przedmioty i zwierzaki. W ogóle, jeżeli dalej chcecie, żeby ta seria była, bo ona nie musi być, mogę ja sobie po prostu to posprzątać poza YouTube'em. Ale jeżeli was takie coś ciekawi, jak ja to wszystko układam, może byście się też chcieli zainspirować, żeby też mieć taki jakiś porządek w szafie czy coś, to dajcie znać, mogę to nagrać, w sensie ja to nagram, tylko nie wiadomo, czy wrzucę, bo to wszystko zależy od was. No i co, kochani, jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, no i co, do usłyszenia, pa!